No, telefon już jest założony, założymy teraz, raczej nagram troszkę w tym trybie wide, czyli tym szerokim, ale nie ultra wide, bo bardzo wtedy beczkuje. W większości nagrywam w trybie nara. Tryb nara jest taki, który tam nie beczkuje, tylko liniuje. Tak, ten norą. Więc nagramy trochę w wide, będzie więcej widać, bo widzę, że problemem jest też to, że nie kontroluję, gdzie ja patrzę i czasami jak coś chcę pokazać więcej lub taką panoramę, no to tego nie widać. No tutaj trochę beczkuje, ale myślę, że jakoś sobie z tym poradzimy, ewentualnie w programie do edycji. Zobaczymy, czy się uda. No teraz pojedziemy sobie też na tym trybie jak wcześniej, czyli na tym sporcie, tylko że w wersji standardowej mamy 95%, na przykład 1% nam podszedł, czyli 5%. 5% nam zeszło. No cóż. Pojedziemy sobie tym razem nie przez dzielnicę cudów, tylko polecimy sobie koło urzędu skarbowego. Nie, przepraszam, tam jest urząd skarbowy. Polecimy sobie koło ryneczku i dalej dzikniemy sobie na... Dalej sobie dzikniemy na... Koło ryneczku. Tutaj kiedyś było bardzo dużo drzew takich. Wiśni. I było trochę jak w Japonii. Kwitnące wiśni. Kraju. Ludzie się patrzą jak na debila, który gada do siebie i ma kamerę na czole. No cóż, mieszkamy w Zawierciu, nie w dużym mieście, więc ludzie mogą myśleć sobie dziwne rzeczy. Co to za jakiś kosmita z kamerą na głowie? Tak. No, jedziemy koło ryneczku, pojedziemy koło dawnego PZU. Oraz koło teraz ZUS-u. ZUS. GUS. Puszczają nas. Sobie przejedziemy. Można sobie kupić żurki, miotki. Przez ryneczek nie będziemy przejeżdżać, bo tam pewnie wpis do ludzi. A chyba, że zobaczymy, co tam na ryneczku słychać. Pojedziemy sobie przez park, gdzie sobie starsi ludzie siedzą i marnują czas. Tak, tu kiedyś, jak byłem mały, to z dziadkiem, w sumie sam, truskawkami handlowałem. No. Tu to nie pojedziemy, bo jest już ciasno. Ale. Taki to jest ryneczek, to jest... To są tu sklepiki i warzywne, i takie ciuchy, i elektroniki trochę. Te dwie alejki to są takie bardziej ciuchowe, a potem mamy warzywniaka. Taki to jest ryneczek, możemy przejść przez ryneczek. Są teraz te sądy elektroniczne. Jak tylko tam wejdzie, ktoś to wcisnie, jest to nieuratowany. Mówię, poczekam na żonę, żeby się to uczyć. Ciepła kaszanka. Panie, jajek, od której bierzemy jajeczka? Polecamy wiejskie. Nie takie zwykłe. No i tam dalej już koniec warzywniaka, a przejdziemy sobie takim bypasskiem na boczek. Dwa pyknięcia gazikiem. Uhuhu, i na jednym. No a tu są sklep z obuwiem, kiedy tam moja żona też tu pracowała kiedyś. Wiko się zwie. Sklep z zabawkami. Takie różne tematy. Klucze po kieszeniach. A w dresach to nie takie bezpieczne. Dobra, tak wyglądał ryneczek. Lecimy sobie teraz koło ZUS-u.
ale polecimy sobie drugą stroną, bo tą to się nie fajnie jedzie. Przejdziemy sobie przez przejście dla pieszych, może nam ustąpią. Powinno się teoretycznie hulajnogę chyba według nowych przepisów co robić? Przeprowadzać, jak rower. Dzikniemy tu panią z rowerem. Żum! I znowu mógłbym sobie nielegalnie, nie, w sumie teraz tak trochę legalniej, bo tam leci ta droga, co mówiłem, że lecę ją pod prąd. A tam są parkingi praktycznie same. A my polecimy sobie chodnikiem. Trzy dychy. Trzy dychy. Legalnie, nielegalnie. Nikogo nie ma na drodze, więc ciśniemy. Między ludźmi tylko 35. O, jedzie jakiś hulajnogowiec. W zawierciu są te binkedy. No i skaczą z chodnika. Kurwa, dziwne, że ten się to rozpiernicza. Jak skacze z chodnika tym. No, Lidl. Polo Markecik. Tu kiedyś była taki bar z hotdogami. Upadł. W sumie, co tu w zawierciu nie upada? Wszystko, co powstaje, to zaraz upada. Tylko kebaby. To się dobrze mają. No, a tamten budynek brązowo-biały to był kiedyś PZU chyba. Nie, czy Poczta Polska? PZU chyba. W sumie nie pamiętam. Coś takiego. Czy TEPSA, TPSA, a potem to jak TPSA już umarło, to... Bo nie wiem, TPSA to... Nie wiem, czy jest jeszcze TPSA, czy nie. Czy istnieje, czy nie istnieje. Ale to był TPSA. A teraz ten budynek obok to jest nasz kochany Zakład Ubezpieczeń Społecznych. O, Bank Polski, PKO, BP, a nie SA. No i tu sobie dzikamy na drugą stronę. No i tu leciałem. Tu leciałem po prąd. Tu mamy co? Tu jest ta muzeum w starej tej. Tu było kiedyś łaźnia. O, widać tam nawet. Tu kiedyś była łaźnia. Nie byłem w środku nigdy. To jest w takich godzinach, że wszyscy normalni ludzie pracują. No od 9 do 15 otwarte, więc no ciekawe. Ciekawe. No miałem wam dworzec pokazać. No to pojedziemy przez park i wam jeszcze dworzec pokażę. Lecimy na park. Pach. O, to są fajne trampoliny. Można sobie na trampolinie poskakać w parku. Nie wiedziałem, że to takie coś jest. Czego się to człowiek nie dowiaduje? W ogóle fajnie tak gadać do kamery. Jedziesz sobie i gadasz i ktoś może to ogląda. I to jest ciekawe, że po prostu komuś się chce to oglądać. No nie wiadomo, czy się będzie chciało, no ale jakby się chciało, no to fajnie. Jedziemy po zawierciu, oglądamy, jak to tutaj na Zadupiu jest, co tu jest, pociągi, rowery, a tu ciemno, ciekawe jak będzie sobie kamera radziła, czy nie będzie widać wstrząsów, bo tu nie ma amortyzatorów. Myślałem kiedyś dołożyć amortyzator na przednie koło, bo jednak na rękach trochę czuć, tak szarpie, tył to tam pali licho. Ale kurde, znowu będzie cięższy. Tak wygląda średnio, powiem tak. Nie wiem. Może Monorium kiedyś wsadzić. Albo wymienić hulajkę na coś większego za morkami. I wtedy zrobić serię. Hulajnogą Kugo albo jakimiś innymi tam. Przez Polskę. Taka seria. Ładujemy hulajnogę po barach. W jakichś mieszkaniach. I lecimy. Dużo kilometrów. No, tu kiedyś był bar mleczny, ale teraz jest rozkopane. Już od paru lat znowu tego nie robią. Teraz mamy pocztę koło tutaj naszą, co my tutaj do niej należymy.
i przejście podziemne, gdzie można przejść sobie na ulicę Towarową, tam gdzie ruszaliśmy, a my sobie właśnie tą drugą stroną teraz przelecimy w stronę... O Boże, ten pomad chodzi tak do dupy. Chyba będę musiał go, nie wiem, przeprogramować. Bo tragicznie chodzi, no. Coś im za błąd wyszedł. Szarpie i... Nie da się jechać. Nawet na tym zwykłym trybie. Jedziemy normalnie. No, tory mamy. Co ciekawe, zrobili nam tu nowy peron na dworcu. Nowy peron na dworcu. I można sobie jechać stąd do Pyrzowic. Na lotnisko z Zawiercia, tylko że jeszcze nitka nie jest gotowa, ale peron już praktycznie gotowy. Nowe przejście podziemne jest zrobione. A jak były te takie ulewy, to tak zalało przejście podziemne, że żonka nie mogła przejść. Z dworca musiała górą przez tory lecieć, bo wody było po kolana. Taka fajna niecka. No i właśnie dojeżdżamy już do naszego dworca kolejowego, tak zwanego Centrum Zawiercia. Tu są różnego rodzaju bary. Można się napierdolić. Tak. Zjeść coś. Jak już się nawalisz. Odpocząć przy fontannie. Jak już jesteś podchmielony. Jak jesteś podchmielony, to ogólnie życie idzie fajniej. Tak, tak lepiej. Wow. Jeżdżą tymi blinkedami. A myślałem sam to kiedyś takie coś zrobić w Zawierciu. To nie szłam grom tego. Żeby się to opłacało. No i tu mamy taką fontannę. Fontanna, co ciekawe, z góry wygląda jak ślimak. A dlatego, że w Zawierciu, Zawiercie to jest Jura Krakowsko-Częstochowska. Więc Jura Krakowsko-Częstochowska to słynie z czegoś takiego jak amonity. Jak to się zwało? No ogólnie takie muszelki, które są z kamieninami. Z kamieniny w kształcie tych muszelek, to są chyba amonity, czy jakoś tak. No i że Jura, że brama na Jurę, krakowsko-częstochowską, Zawiercie, no to zrobili fontannę w kształcie takiego ślimaka. No, no i mamy nasz dworzec. Tutaj też jest parking dla hulajnów. A sobie dopompować. No, dworzec w remoncie, jak zwykle ciągle. No, ale to jest dworzec, no i nasze centrum przesiadkowe. Wow. Tu jest też takie centrum przesiadkowe, czyli no, autobusy, tak? Centrum przesiadkowe dla autobusów. Tu jest centrum przesiadkowe dla pociągów. No i nasza fontanna. Centrum fajne, tam dalej są bary. Ale to może w jakimś innym filmie pokażę, jak będę jeździł. Może nagram następnym razem, a zmontuję to wszystko jako razem. Przejażdżka po Zawierciu i wybiorę najciekawsze momenty. Albo co? Przejście podziemnym zawsze wyzwanie. O, standard, opóźniony. Thank you.
No i jesteśmy po drugiej stronie. Zapomniałem pokazać wcześniej, więc pokazuję teraz. No i tu już lecimy asfaltem do naszego punktu RMS-ki, bo klient już czeka, żeby mu radio zrobić. No i z powrotem jesteśmy w tym miejscu, w którym byliśmy. Teraz jesteśmy w beczce. Może w środku będę chudszy, a na bokach ewentualnie grubszy i zakrzywiony. Ale no może będzie lepiej widać. Zobaczymy. Oczywiście mój szczochrany fryz. Ile nam po tej przejażdżce wyszło prądu? Nie wiem, ile to kilometrów było, ale trochę więcej przejechałem niż myślałem. Zeszło nam na 84%. No nie wiem ile. Nie wiem ile przejechałem, nie mam zielonego pojęcia. No, ale dziękuję bardzo za ten za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał z taką przejażdżką i opowiadaniem, co było w zawierciu i co jest ciekawego. Na hulajnodze elektrycznej Ninebot G30 Max. Polecam. Marcin Szatan. Pa!